cześć, to jeżero i metody na przeszkody. Widzimy się w kolejny czwartek i w tym filmie pokażę techniki i ćwiczenia dla początkujących na Multiriga Runmageddon. Zapraszam. I część z tych technik, które pokażę tutaj dzisiaj, jest progresywna, czyli raz mogę przechodzić co jedno kółko, jeśli zrobię większy zamach, to co dwa, co trzy. To są techniki, które dają możliwość rozwijania się razem z nabywaną siłą i wytrzymałością i techniką pokonywania przeszkód. Czyli zaczynam od najłatwiejszego sposobu i w obrębie tej samej techniki mogę ją sobie utrudniać i dzięki temu szybciej pokonywać przeszkody. Pierwsza technika, którą bardzo polecam dla początkujących, wygląda tak. I w tej technice bardzo ważne jest to, że mamy kontrolę nad własnym ruchem. Dlatego ją bardzo, bardzo polecam dla początkujących. Ponieważ jak jestem w ten sposób, trzymam oba elementy, to mam kontrolę nad ciałem. I w tej technice zawsze mam kontrolę nad ciałem. Więc ona jest bardzo bezpieczna. Nie ma tego ryzyka. O! I tu się zaczynają te dziwne rzeczy, jeśli nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić. Dlaczego polecam tę technikę dla początkujących? Ponieważ minimalizuje czas wiszenia na jednej ręce, co dla początkujących jest istotne, oraz cały czas trzymam dwóch elementów przeszkody, czyli zachowuję kontrolę nad zamachem ciałem. Dlatego ona jest bardzo bezpieczna. Robiąc tutaj większy zamach, można tą technikę sobie, można ją sprogresować, czyli sięgnąć dalej. I w tej wersji również jest bardzo bezpieczna. Druga technika dla początkujących, dokładanka bokiem. Ona wykorzystuje lekki zamach i dwie ręce na jednym kółku. I tak samo w tej technice chodzi o to, żeby zminimalizować czas wiszenia na jednej ręce. I dlatego dla początkujących również polecam tą technikę. Czyli wariacja techniki dokładanki bokiem, większy zamach podobnie jak pozostałe techniki, robiąc większy zamach można ją sobie sprogresować, czyli sięgnąć dalej co dwa kółka, tylko że w tym momencie ta technika już rodzi niebezpieczeństwo pewnego błędu, czyli zawiśnięcia na jednym elemencie, czego bardzo nie polecam. Trzecia technika również dla początkujących, jednak według mnie troszkę trudniejsza niż pozostałe. Oburącz, współobrot. I ta ręka, którą tu dokładam, asekuruje mi drugą rękę, czyli też minimalizuje czas wiszenia na jednej ręce. Jest przygotowaniem do trenowania techniki swingowej, czyli tej, gdzie na jednej ręce się wisi i w ten sposób się przechodzi. Technika swingiem, czyli chwyt jednorącz, lekki zamach ciałem i zbieranie grzybów. I tutaj na Runmageddonie one są tak blisko, że naturalną rzeczą w tej technice jest to, żeby iść co najmniej co dwa. Żeby przyjść co dwa, lekki zamach, zbieram grzybka i płynnie jestem w stanie pokonywać kółka. To jest technika, która wymaga już jednak nieco mocniejszego chwytu na jednej ręce. No i swing z większym zamachem ciałem. To jest swing z wykorzystaniem większego zamachu ciałem i wystarcza, żeby w sekcji 10 kółek przejść na 3 razy. I jest to technika, która jest bardzo ryzykowna na mokrej przeszkodzie. Czyli ja jej nie polecam, jeśli przeszkoda jest mokra. Jeśli jest mokra, to wszystkie te techniki, gdzie mamy chwyt oburącz. Technika pokonywania kulek, którą zdecydowanie polecam początkującym. Na prostych rękach i analogiczna do tej, która jest na kółkach. Lekki zamach. Co teraz tam stanowisz, jak to będzie wyglądało, nie? Co to jest?
No. Lekki zamach. Lekki zamach, przekładanie. Co drugą jest kontrola ciała, bo mamy cały czas dwa elementy. I dla początkujących zdecydowanie polecam tą technikę. Pewne niebezpieczeństwo w tej technice jest takie, że jeżeli wejdziemy na tor, gdzie kulki po poprzednim zawodniku są bardzo rozbujane, to może być trudno trafić, więc polecam wybrać taki tor, gdzie one są uspokojone i nie huśtają się. A co jeśli w ogóle nie jestem w stanie utrzymać się na jednej kulce? Przez bardzo nawet krótki moment. Jest jedna technika, która pozwala zaasekurować się i trzymać przez krótki moment kulkę oburącz. Czyli właśnie minimalizujemy ten czas wiszenia na jednej ręce. Technika z półobrotem pozwala zaasekurować się na kulce, bo ręka, która jest na górze, dociska tą, która jest na dole i jest to skuteczniejszy chwyt. Pewien trik jest tutaj taki, że wisząc na kulce w ten sposób mamy do dyspozycji tylko tą jedną rękę, która jest na górze. Więc stąd właśnie wynika konieczność robienia tego półobrotu i dla początkujących polecam tą technikę poćwiczyć najpierw na kulkach, a dopiero potem na innych elementach. Tą technikę, tak samo jak wszystkie te, które pokazałem na Armagedonie, można sobie progresować, czyli jeśli czujemy się pewnie na tej podstawowej wersji co jeden, to można próbować zrobić większy zamach i sięgnąć dalej i wtedy mniej ruchów potrzeba do pokonania przeszkody. Swing co jeden. Też zbieram tutaj grzybki. Generalnie technika swingiem i jednorącz na kulkach dla początkujących jest ryzykowna. Ten chwyt na kulce zdecydowanie polecam poćwiczyć, bo on jest zupełnie inny niż na kulkach i na wszystkich innych elementach. Technika swingiem co dwie kulki generalnie trudniejsza, wymaga dobrego chwytu na kulce. Zdecydowanie nie polecam na mokrą przeszkodę. I dla początkujących. Wszystkie te techniki, które pokazałem tutaj na kulki, oprócz chwytu bezpośrednio na kulce, można wykonać trzymając za ufo. Jednak on jest bardzo cienki, mocno wcina się w ręce, jest duże ściśnienie skupione, duży ciężar kumuluje się na małej powierzchni ręki i jest to niewygodne. Jednak jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni, to jest to technika skuteczna. Również na mokrą przeszkodę na kulki jest to w zasadzie jedyna skuteczna technika. Jak pokonywać rurę? Technika dla początkujących na prostych rękach. Lekki zamach. Ruch ciała jest w rytmie rury. Pokrywa się z rurą. W ten sposób. W ten sposób dla początkujących polecam pokonywać rurę. Technika pokonywania rury na prostych rękach wykorzystująca zamach ciałem jest dobra dla początkujących, jednocześnie chwilę zajmuje pokonanie tego elementu właśnie tą techniką. Druga technika pokonywania rury, siłowa, dużo bardziej męcząca na ugiętych rękach, jednocześnie zdecydowanie szybsza niż poprzednia. Generalnie bardzo polecam wykorzystywać rurę i pierwsze kółko do nadania sobie zamachu. Przeszedłem rurę, tutaj ręce co najmniej na szeroko otwarte. Już będąc na samej rurze można ją wykorzystać do tego, żeby zrobić duży zamach i przelecieć dużo dalej. I są to techniki, zwłaszcza te, które pokazuję na kółkach, które są uniwersalne na bardzo dużej ilości przeszkód, ponieważ technika zamachu ciałem, czy swingowa, czy dokładania dwóch rąk na jeden uchwyt, żeby ograniczyć właśnie zmęczenie i ryzyko spadnięcia przy chwycie jednorącz, przydaje się na bardzo, bardzo wielu innych przeszkodach. To były moje techniki i tipy na Multirigger Armageddon. Zapraszam na inne swoje filmy.
cyklu metody na przeszkody. Dzięki i do zobaczenia.